I jeszcze chwileczkę, bo nam się scenariusz zmienił. Pan dyrektor podpowiada, że jeszcze po dziewczynki wystąpią i po dziewczynkach. A więc zapraszamy dziewczynki działające przy Domu Kultury. Zespół Pineska, tak to się nazywa. Pewnie dlatego tańczą bosą. Zapraszamy chętne maluchy do tańca z podstawami toaletu każdy poniedziałek o godzinie 16. Mieliśmy okazję zetknąć się z kulturą wyższą, z tańcem baletowym. Drodzy Państwo, z tego co wiem, już o tej desce było dzisiaj mówione. Popędziła pod czujnym okiem pana Jurka Rogińskiego, Olivia Zagórska, tę deskę. W związku z powyższym tę sytuację wykorzystamy maksymalnie. To nie jest tania deska, mówię od razu. Deska to... No deska już to. Ile ta deska? 40 zł. Kto chciałby popsuć humor panu Zagórskiemu? Nie, no taki kawał deski to nie może być mniej jak 100. Ja osobiście uważam, że ta deska jest warta 200 i z chęcią bym tyle zaglądał. No trudno. Nie oszukujmy się. Deski to... Pan Jurek, nie jest warta ta deska 200?
Ja już nie mówię o samej desce, ale jest to roboty, jest jakiś pomysł, nie wiem, sikorka, czy... No, tak, tak. 200 zł po raz pierwszy. 250. Ale ja żebyś się nie wkopał. Ja miał deskę, kiedyś robiłem za stolarza. Pan Zagrodzki powie, nie, to nie ta deska, to tamta. I zostawisz z deską na święta. 250 po raz... 400? 300. 300 zł po raz pierwszy. No proszę bardzo, śmiało. 300 zł po raz drugi. I 300 zł po raz trzeci. Brawa, teraz rzeczywiście po raz kolejny jest to wasza deska. Proszę bardzo i zapraszamy. Bardzo fajne, bardzo pracochłonne, jeśli o deskach mówimy, to nie jest deska, ale ta sama technika. Piro co? Pirografia. Ada Ruszkiewicz kiedyś swego czasu też pod czujnym okiem pana Roguskiego popełniła tę sztukę pirograficzną. Zobaczcie, to jest strasznie mozolne, malutkich elemencików, mnóstwo drzewo oliwne. A, to jest drzewo oliwne, nie jest wykonana z drzewa oliwnego. Nie, ale drzewo oliwne. I ta deseczka, ta deska Adrianny Ruszkiewicz jest 50 zł. Stówę. Widać, że warta jest ta deska stówę. 100 zł po raz pierwszy. 100 zł po raz drugi. I 150 pan pierwszy. Bardzo dobrze, jasne. 150, 150. Jasne, będzie miał deskę, nie? Tak. 200. Brawo, brawo. 200 zł za deskę. Drzewem oliwnym. Ady Ruszkiewicz. 200 po raz pierwszy, 200 po raz drugi i 200, który z panów? Pan Zagórski, tak? I zapraszamy bardzo, 200 po raz trzeci. Proszę bardzo, 30. Czy tam jest sęk? Czy tam jest sęk? W tej desce akurat nie. Proszę bardzo, tenis stołowy. Szanowni Państwo, miło nam jest poinformować również o tym, że już to stało się tradycją, że co roku w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy rozgrywany jest turniej tenisa stołowego. W tym roku miło nam powiedzieć, że miał nawet międzynarodową obsadę. Mamy też zawodnika Białorusi, który za chwileczkę będzie tutaj wywołany. I tak, w kategorii szkół podstawowych. Trzecie miejsce zajęła Beata Cymbalińska. Zapraszamy i brawo. Drugie miejsce zajęła Julia Muszelik. Proszę bardzo, brawo. I pierwsze miejsce zajął Igor Boruciński. Brawo. Prosimy teraz pana dyrektora, prosimy tutaj. I poprosimy panią burmistrz o wręczenie pucharów Szkole Podstawowej. Ja oczywiście pozwolę sobie pogratulować. I jeszcze raz gorące brawa. I jeszcze raz brawa, dziękujemy bardzo. I druga kategoria. Druga kategoria, tym razem szkoły podstawowe, klasy starsze, klasy 7, 8 oraz trzecia klasa gimnazjum. I tak, w tej kategorii mieliśmy też gości, ale za chwileczkę tutaj o nich powiem. Trzecie miejsce zajął Jakub Pachnik. Zapraszamy Jakuba. I dzisiaj tylko Jakub będzie tutaj sam na podium, tutaj stał, z racji tego, że dwóch zawodników z ośrodka spod Ciernia niestety musiało już do szkoły jechać. Puchary zostaną im przekazane przez nas później. Zwycięstwo tylko powiem dla formalności. Drugie miejsce zajął Radosław Nowomiejski i pierwsze miejsce Dominik Zowczak spod Ciernia. Brawo jeszcze raz na Kuby. I bardzo poprosimy pana przewodniczącego Rady Miejskiej o wręczenie pucharów. Dziękuję bardzo. I trzecia kategoria. Brawa oczywiście. I trzecia kategoria dla wszystkich otwarta. Kategoria open, wiek nieograniczony. I tak było.
Byli również panowie starsi od nas, także grali bardzo ładnie. A teraz czas na wyniki. I trzecie miejsce zajął pan Artur Poławski. Brawo! Drugie miejsce pan Tomasz Ruciński. Brawo! Mamy również brawo, młode pokolenie. O, bardzo ładnie nam tutaj wygląda, tak? I pierwsze miejsce, tak jak wspomniałem, zajął zawodnik z Białorusi, Aleksandr Maksymowicz. Brawa! No, widzicie? Rozjeżdżają do nas całego świata. Bardzo prosimy pana burmistrza o wręczenie pucharu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo panu Mirkowi Robińskiemu, dziękujemy bardzo panu Jackowi Chodowskiemu i panu Markowi Szymko i wszystkim, którzy pomagali w tym trudnieniu. Tam już mamy, widzimy, że eksplozja jest gotowa, ale może mamy mała aukcja, jeśli mówimy o obcowaniu ze sztuką wyższą, to może jakiś obraz byśmy. Jeśli, drodzy państwo, reguły są też takie, jak ktoś to sobie upatrzył i chciałby teraz od razu, bo wychodzi, bo nie ma czasu, bo się nie może doczekać, to proszę bardzo wskazać jakiś element i będziemy go licytować. Obraz. Pani Maryla Milewska. Wąsowska, przepraszam. Pani Maryla Wąsowska. Piękny, ładny. Zaznaczony nawet dzisiejszą pogodą, bo troszeczkę tak rozpłakał się na dole, ale to tylko było atrakcyjne. Wspaniały. I to jest 100 zł tylko, na dzień dobry. Proszę bardzo, spróbujemy. Pan burmistrz za 100 zł. 100 zł po raz pierwszy, 100 zł po raz drugi i 150. 150 zł. Brawo. Bardzo fajny, bardzo ładny, zresztą widzicie go. Jeden z wielu obrazów pani Milewskiej w Szkole Mowy Zbrojnej. Może z tobą Milewska. Pani Maryla Wąsowska, czyli pracowała w szkole i stąd, tak, Milewska Maryla. 150 zł po raz pierwszy, 200. 200 po raz pierwszy, 220. 220 po raz pierwszy, 250. Brawo. 250 po raz pierwszy, 250 po raz 270. Brawo dla pani. 270. 300. A co pani może na to? Niech wisi. A uczy rzeski. No co tak? Bardzo proszę. A teraz tak, jeśli chodzi o to, może byśmy byli... Dobrze. Co za... Będzie tu stał, tak? Dobrze. To jest fajny też obraz. Taki obraz. Ciekawy. O. Jeśli dacie jest, zadajcie sobie pytanie, kto tam jest i nie wiecie, to dobrze. To znaczy, że to może być każdy. Czyli możecie powiedzieć, to jest mój obraz, to ja tam jestem. A co ty tam robisz? Idę. Nie, wracam. Też nie wiadomo, czy on idzie, czy wraca. Czy to on, czy ona. Czyli to może być każdy. Czyli krótko mówiąc, jak ktoś by chciał w domu mieć obraz przodka, to już go może mieć. To może być po prostu obraz przodka. To idzie mój pradziad, od wąsów, od Milewa, nie wiem, do Kałuszyna idzie. Po gruntach. Gdziekolwiek, to też nie jest, gdzie on idzie, dokąd on idzie. A więc nie wiemy kto, a więc może być każdy. Nie wiemy skąd, a więc może z każdej strony. Nie wiemy dokąd też i gdzie. Kto chciałby ten obraz kupić, który kosztuje tylko 50 zł. Proszę bardzo, tak jest. 50 po raz pierwszy już mamy. 50 po raz drugi. 100. 100 po raz pierwszy. 120. 150. 170.
200. 220. 250. 270. 300. Patrzcie, 320. Brawo, 320 zł. Na razie. 350. Po raz pierwszy. 350 po raz drugi. I 350 po raz trzeci. To jest pana obraz. Nie oszukujmy się. Bardzo ładnie. Jak pan ustalił, kto to był? Czy on był przodem? Tak? Na ryba, wraca z ryba, ujdzie na rybie. Wszystko możliwe. Dobrze. Tańczymy? Eksplozja? To,